Panowie! Straszny nowy, moi drodzy! 150 kg razy dwa i te napędzające się dwa wielkie, można śmiało powiedzieć, ekspresowe pociągi towarowe, moi drodzy, głośniej, 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 Wargów, ja wiem, że jest gorąco, ale uwierzcie, i jest krócej, a więc zróbmy troszeczkę hałasu, tym bardziej w końcówce, gdzie będą tego potrzebowali. Tutaj już jest coraz mniej sił, a jeszcze te kilka metrów, ktoś tam na pewno zamelduje się pierwszy. I to jest kończyk, rozpina pas, potrzebuje troszeczkę więcej oddechu, a 320 kg gumowego koszmaru już na niego czeka. Pierwszy obrót, ale w wykonaniu obydwu panów właściwie praktycznie w tym samym momencie, teraz jak Wilina troszeczkę przyspieszył. Na pewno doskonale zdaję sobie z tego sprawę powrót. Jest tam obok Krzysztof, który też jest w stanie mu trochę podpowiedzieć, jak to wygląda na drugim torze. A on niech się skupia na tym, co dla niego najważniejsze, czyli na mocnym uchwycie. Chyba setne sekundy będą tutaj decydowały. Mariusz, oni mi czasem nie wierzą, jak to wygląda? Mój koń wygrał. Czyli tak, mój zawodnik miał minutę 4.39, a Konrad miał minutę 4.75, czyli setne sekundy. Uderzenie delikatne. Zobaczcie, to była ponad minuta, a oni zmieścili się w setnych sekundach. Nagroćmy brawkami. Fajna walka już na samym początku. No i to taki obraz, jak to będzie wyglądało za chwilę. No moi kochani, skoro oni już w pierwszej konkurencji są tak bardzo blisko, przy tylu kilkudziesięciu sekundach, to znaczy, że są bardzo równi, jeżeli chodzi o poziom sportowy. A to wróży, że dla was będzie to świetne widowisko, bo będą takli się w każdej konkurencji. Zobaczymy, czy wyłoni się za chwileczkę jakiś dominator. Już wiemy, że minuta 4 sekundy to pierwsza poprzeczka dla całej reszty. Cała reszta to z kolei kolejna para. Jakub Szczechowski już za chwileczkę. No i nasz wielki bohater, powracający jak Feniks z popiołu, Grzegorz Szymański, DJ. Let's the music play. Niech tam cały czas sobie coś wdęka, nawet jak ja opowiadam. Tak, żeby mnie zanudzał, bo przecież piąty raz tu jestem, ja już się na pewno tutaj już nudzę powoli. Kolejna para, moi drodzy, sprzęt wraca na miejsce. Wielkie dzięki, tutaj podziękowania dla obsługi technicznej, bo sobie chłopacy z tym naprawdę bardzo szybciutko, sprawnie poradzili. No i teraz ja nie namawiam do hazardu, ale można obstawiać, publiczność może podzielić się na przykład chociażby jakieś tam piwo, bo to kto pierwszy pójdzie od tej krewi nie zemdleje. Na którym torze będzie szybciej? Jakub Szczerowski, młoda, świeża krew, człowiek, którego kiedyś pamiętam wywołałem z publiczności, też do konkurencji dla publiczności, a potem został strongmanem, moi drodzy. No i Grzesiu, to wielka legenda z kolei, człowiek, który jeszcze tarł miecz, śmiało tak można powiedzieć, z Mariuszem Budzianowskim. Oni pamiętają swoje możliwości. Grzesiu odrodzony, na pewno głodny sukcesu. Rozpoczęli przemarsz, a w wykonaniu Grzegorza to już jest właściwie bieg. Ale zwróćcie uwagę, co się dzieje na prawym torze. Dogania go, kuś. No i teraz jego wyprzedził. Jeżeli utrzyma to prowadzenie, to naprawdę będzie świetny, rewelacyjny wynik czasowy. Bo to właśnie o równość w tych konkurencjach chodzi. Pierwszy obrót, chyba pierwszy, teraz czegoś jest. Zaczynamy naprawdę walkę. Moi drodzy, Wargów, jesteście tu czy nie? Czyżby Mariusz dzisiaj naprawdę dał jakiejś dodatkowej mocy kosmicznej? Albo na tych jego turach naprawdę drugie zwycięstwo. Wielkie, wielkie brawa dla obydwu panów. I po raz kolejny szybko się zapytajmy, chłopacy, było dużo, dużo szybciej. Prawie o pół minuty. Dobra, jest. 35. Jakub 35.44, Szymański 37.66. A więc jeszcze bardziej chłopacy podnieśli poprzeczkę. Na razie najlepszy wynik należy do... No Kubusia, Jakub Szczechowski. 35 sekund, 44 setne. Cały czas. To bardziej wnikliwi, oto tutaj ma
martwi się nasz organizator, to się zauważyli, że jest demo na piosenkę. Kleiła się naklejka i widać inne nazwisko. Oczywiście miał być Sebastian Kurek z nami dzisiaj i z nimi walczyć, ale Seba niestety dostał kontuzji, która go troszeczkę wykluczyła. Jest w zastępstwie Grzesiu, moim zdaniem, a bardzo fajne zastępstwo, więc nie ma co się tłumaczyć. Kolejna para, Tomasz Rademan, Dariusz Wejer. No i zwróćcie uwagę na Tomka, mówiłem, on zawsze na podium. Z każdej zawodu wraca z pucharem. Dzisiaj jest 8 zawodników, więcej niż zazwyczaj. Zazwyczaj startuje 6, a Tomek mimo wszystko, ja na niego stawiam, moi drodzy. Chyba mam już teraz twój tor, będzie tym torem przegranym. Zwróćmy uwagę, jakie silne, szybkie tempo dobre, aż muszę podbiec do Krzysztofa, jest 26 sekund teraz. Tomasz, błagam cię, utrzymaj to tempo, publiczność pomaga, kochani, głośno, głośno, głośno! Słyszysz, bardzo wiesz, Tomasz, wszystkie okoliczne miejscowości, udało się? 35-97, tak chyba było 34. Gdzieś to potknięcie przy tej oponie, ten jeden taki półrzut. No ale walka jeszcze trwa. Dopingowany przez Mariusza Dariusz Wejer, 300 kg w łatkach. Strasznie zmęczony facet, on również wczoraj startował. Jest już bardzo wycieńczony. Dodatkowo tutaj mają chłopacy ograniczenie czasowe. Z tego co słyszę, Mariusz podpowiada 90 sekund limitu czasowego. Okej, nie odkładamy walizek, musimy ten wynik zmierzyć w centymetrach. Nagrodźcie, nagrodźcie wrotkami. Strasznie zmęczony już w tej pierwszej konkurencji. Ale zwróćmy uwagę, jak bardzo fajnie to się wszystko zapowiada i już teraz się to kształtuje. Na tym, co widać na placu boju. Pamiętajcie, żeby być głośny, żeby zrobić maksimum hałasu. No bo oni odpuszczą. Michał Kowalski i Mariusz Dorawa. Michał Stanisław, kontroluje kostkę o to, jak wyjdzie mu z oporą, bo wiem, że już w jego głowie to pytanie się pojawia. Zresztą to pozycjowanie się również podjął walkę. Natomiast weźmy uwagę, oponka w wyborze tego zawodnika, no to będzie kumowy koszmar, ale dla jego przeciwników. Robi to naprawdę bardzo szybko. Superman, który napędza się w ostatnich rzutach. Ostatni teraz właściwie przed nim. Gwizdek sędziego w ustach, takie długie pociągnięcie tym gwizdkiem. I czas 35-53 sekunda. Kurczę, to było lepiej. Nagroń się brawkami znowu, bardzo, bardzo blisko, jak oni się podzielili na takich zawodników, którzy robią coś na kilka metrów, a tych, którzy wchodzą w minutę, no i w pół minuty. Zwycięzcą tego będzie 35-44 chyba Jakub, tak? Dobra, Mariusz Dorawa 35-53, Tomasz Rademan 35-94. Natomiast setne sekundy, czyli te 44, najmniej tych setnych sekund miał, chciałbym, żeby wam się pokazał. I tutaj pomachał troszeczkę, bo to zwycięzca pierwszej konkurencji. Jakub Strzechowski! Kubuś, pokaż się, pomachaj. To on wygrywa konkurencję łączoną z pierwszej konkurencji. Moi drodzy, róbmy sobie dosłownie sekundę przerwy. Ja szybciutko odorganizuję.